Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów udowodnili, że potrafią zrobić coś z niczego. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 odbył się konkurs pod tytułem Recykling w rękodziele, czyli coś z niczego. Konkurs był skierowany do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i należało zrobić pracę recyklingową o tematyce skarbonka. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy z plastikowych opakowań, nakrętek i wielu innych materiałów recyklingowych. Pomysłów było wiele, chociaż królowały świnki. Prac zostało zgłoszonych najwięcej jak do tej pory, to jest piąty konkurs, zostały zgłoszone 82 prace, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak dużo uczniów wzięło udział. Poziom prac jest zróżnicowany. Uczniowie puścili wodze fantazji i przygotowali najróżniejsze prace. Były świnki, postacie z bajek, a także pojazdy, m.in. czołgi. Wybranie przez jury najlepszych prac nie należało do prostych decyzji. Pani miała wskazać taką pracę, która szczególnie pani się podoba, która by to była? Moim faworytem, bo ja brałam udział w ogóle w pracach jury, to był czołg. Dlaczego? No myślę tylko, że też mam takiego syna mniej więcej w tym wieku i takimi rzeczami się interesuje, ale też widać było tam duże zaangażowanie ucznia i naprawdę praca bardzo taka ekologiczna i kreatywna, także bardzo fajny. Po obradach postanowiono jednak wyłonić zwycięzców. W kategorii gimnazjów zwyciężył Andrzej Florczyk z gimnazjum nr 1, a drugie miejsce ex aequo zajęli Izabela Tempka, również z gimnazjum nr 1 oraz Tomasz Żurowski z gimnazjum nr 2. Wyróżnienia przyznano Patrycji Bzowskiej i Jolancie Banasik. W kategorii szkół podstawowych wygrał Mateusz Sadowski ze szkoły podstawowej nr 5. Ta praca przedstawia czołg. Jest ona zrobiona z pudełka, nakrętek od napojów, tych zakrętek od szamponu. Na drugim miejscu uplasowała się jego szkolna koleżanka Martyna Goszkowska. Moja praca przedstawia Furbiego. Została zrobiona z kawy, na przykład z pudełka po kawie, zakrętek po piciu. Wiórki zostały zrobione z papieru wyciągniętego z niszczarki. Wielka radość, ponieważ nasza szkoła na 40 parę prac, aż 20 prac zrobiliśmy z naszej szkoły, więc połowa jest uczestników tego konkursu z naszej szkoły. Mamy bardzo dużo uczniów i uczniowie interesują się recyklingiem, więc wiedzą, co to jest segregowanie odpadów, dlatego więc braliśmy taki udział czynny w tym konkursie. Natomiast trzeci stopień podium przypadł Aleksandrze Skoczeń ze szkoły podstawowej nr 14. Wyróżniono pracę Anny Janikowskiej ze szkoły podstawowej nr 18. Nagrodę specjalną otrzymała Alicja Gos ze szkoły podstawowej nr 9.